teraz 24-godzinna przyprawa. Według prognozy pogody będzie padać. Postaramy się, żeby było jak najprzyjemniej, ale będzie nieprzyjemnie. Będzie nieprzyjemnie, prawda? Więc plan osób, które powinny być w garażu w tym czasie, czy który Tomek ma spisany, tak jak wczoraj było mówione. Wtedy, kiedy zaczynał się wyścig, to też mi się w zasadzie podobało, że start wyścigu był w stylu Le Mans, czyli że kierowca jest poza samochodem i dobiega do niego, wsiada, zapina pasy i dopiero wtedy może ruszyć. Jak na zawołanie, jak w zegarku, praktycznie w momencie startu zrobiliśmy kilka okrążeń. Już w momencie startu czuliśmy, że zaczyna kropić, a po kilku okrążeniach to już była po prostu zwyczajny deszcz, tak? Wszystko było mokre. Dostaliśmy rozkaz, komendę od organizatorów, że trzeba zmienić opony na takie, które lepiej zachowują się na deszczu. Zjedźcie do pitu na następną krążenie. Będziemy zmienili opony, bo zaczęło lać. Wyścigi solarne w deszczu. Przyszedł ten moment, że faktycznie musieliśmy zmienić te opony i to musiało być zrobione jak najszybciej, bo już wyścig trwał i musieliśmy nabijać kolejne okrążenia. To jakoś tak wyszło, że każdy znalazł swój rytm i rozumieliśmy się tak naprawdę bardzo dobrze. Osiągnęliśmy czas 12 minut, zmiana 4 opon, każdy miał swoje zadanie. No wszystko działało tak naprawdę jak dobrze naoliwiona maszyna. Po całych zmianach wszyscy zaczęli bić brawo, byli zadowoleni, samochód dalej pojechał w trasę. Straciliśmy na to naprawdę mało czasu. Pięknie! Przez całe 24 godziny nie mieliśmy już zjazdów wymuszonych, po prostu zjeżdżaliśmy tylko po to, żeby sprawdzić, czy stan ogumienia jest dobry, czy nic tam się nie poluzowało w zawieszeniu. To są czasami takie szybkie naprawy, w stylu wymiana krótkofalówki, oczyszczenie szyby, żeby wciąż był zachowany komfort jazdy i żebyśmy mogli dotrwać do końca challenge'u. Jestem zadowolony z mechanicznego stanu bolidu. Punkty podczas wyścigu liczone były za pomocą równania i zależały od pojemności baterii, ilości ładowań, ilości okrążeń i pasażerów. Sam w sobie wyścig stanowił 50% punktów, natomiast pozostałe 50% zależało od innych testów, które organizatorzy wykonywali podczas lub przed wyścigiem. Pokonaliśmy półmetek naszych zawodów, mniej więcej setne okrążenie, liczymy, że do 200 dobijemy. Cała walka przez noc, bo głównie w takiej porze się poruszaliśmy, również była niezmiernie emocjonująca. Był taki moment, że byliśmy na przykład sami na torze. Czasem było tak, że bardzo padało, nic nie było widać przez przednią szybę, ponieważ światło reflektorów było rozpraszane przez krople deszczu, które osiadały na szybie. Bardzo ważne też było monitorowanie kondycji pasażerów i kierowców, dlatego że wyścig był dla nich bardzo wyczerpujący. To było 24 godziny. Jedziecie bardzo dobrze, regenerujemy energię, wykorzystujemy ponownie.
do tej pory, ze wszystkich informacji, ze wszystkich bodźców, które mamy, do tej pory wszystkie informacje były pozytywne. I to jest wszystko, co ja powiem. Za mniej więcej godzinę kończymy ładowanie, zmieniamy opony, ruszamy z powrotem. Może do 13 uda nam się zrobić 200 okrążeń. Liczymy na to. Przed nami ostatnie godziny wyścigu. Dużo zespołów zaliczyło awarię w międzyczasie, w związku z tym w tym momencie zależy nam na tym, żeby po prostu dojechać bezpiecznie do mety, no i wskoczyć na podium. Szczerze powiedziawszy, nie byłem w stanie prawie w ogóle zmrużyć oka przez cały wyścig, więc na sam koniec byłem strasznie wyczerpany. Natomiast satysfakcja, jaką odczułem, była nie do opisania. Okay, the first prize in the cruiser class is going to a new team of the Alumen European Solar Challenge. They were here, they participate now for the first time, and it is LOTS solar team from Poland. Każdy z nas trochę nie dowierzał i chyba dotarło to do nas dopiero po kilku dniach. Do niektórych myślę, że może nadal nie dotarło, że wygraliśmy.